Rozmawiamy z Julią Twardowską po waszym meczu o brązowy medal. Dzisiaj sukces, wygrana 3-0. Pytałem również o to Zuzannę Pieczkę, jednak chyba trochę więcej sobie obiecywałyście po tym turnieju. Naszym celem, oczywiście jak każdego, kto tu przyjechał, było zajęcie pierwszego miejsca. No niestety, jak to w sporcie, niestety się nie udało. No, miałyśmy większe ambicje i naprawdę jest nam bardzo szkoda, jednakże ten brąz, jak to medal, ważne, że jest. Szybko zapomniałyście dzisiaj o tym wczorajszym niepowodzeniu, bo w zasadzie, no może jeszcze ten początek był taki lekko spały, ale potem jak już ruszyłyście, to wydawało się, że wasze głowy są już tylko i wyłącznie na tym spotkaniu. No, po meczu atmosfera nie była za najlepsza, jednakże przeprowadziłyśmy ze sobą rozmowę, wyjaśniłyśmy sobie i musiałyśmy jakoś się zmobilizować, bo przecież brązowy medal to też jest bardzo ważny i no, potem no, zaczęłyśmy grać. Wiadomo, początki, w początkach seta zawsze nie mogłyśmy się jakoś odnaleźć, ale potem jak już ruszyłyśmy, to do końca doprowadziłyśmy do zwycięstwa. Na przestrzeni całego turnieju no, byłaś mocno pod obstrzałem, jeśli chodzi o przyjmowanie piłek. Z reguły sobie radziłaś, ale wczoraj chyba trochę tego przyjęcia zabrakło. No niestety, jestem bardzo zawiedziona moją postawą w czwartym secie, szczególnie wczoraj z Gadanią. Jednakże no nie wyszło. Ale mimo wszystko brązowy medal zawsze będzie to w kolekcji, no dość istotny krążek. Dokładnie. A trener Maciej Kromrych, co mówił wam wczoraj po tym spotkaniu? Czy była jeszcze jakaś mocna analiza? Skupiłyście się bardziej już na tym, co gra Orzeł? Jak wyglądała wczorajszy wieczór? No bardziej już skupiłyśmy się na tym, jak gra Orzeł i na tym, żeby się przygotować do dzisiejszego meczu, a ten mecz poszedł w niepamięć. No i po trzech setach wreszcie się uśmiechnęłyście. Tutaj taki taniec radości, także trochę tej pozytywnej, dobrej energii wróciło do was na sam koniec tego turnieju. Tak, wróciło. No mamy medal, trzeba się cieszyć. Wobec tego gratulacje, cieszcie się z tego medalu, no i powodzenia w kolejnych występach. Dziękuję bardzo.